relacjach tych głównych podczas naszych obrad, ale także w tych spotkaniach w kręgach językowych wraca się częstokroć do nauczenia i postawy Jana Pawła II. Czynią to zwłaszcza biskupi amerykańscy, odnosząc się do motu proprio z 2001 roku, które miało miejsce, a potem do przemówienia Jana Pawła II do biskupów amerykańskich z 2002 roku. Uważają, że to jest właściwie początek radykalnej zmiany postawy wobec tego problemu, z którym się próbujemy zmierzyć, w stosunku do lat poprzednich, poprzedzających właśnie rok 2001, rok 2002. I co więcej, to mówią zwłaszcza biskupi amerykańscy, że począwszy od tego czasu liczba tych nadużyć wobec dzieci małoletnich radykalnie się zmniejszyła, że doszło do jakiegoś bardzo znaczącego kroku ze strony Kościoła, aby dać tamę temu złu, które miało miejsce.